Zakład Mechaniki Elektromechaniki Samochodowej Piotr Musz, Kraśnik, ulica Podleska 6. W piątek odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół nr 3, połączone z inauguracją Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji. Dzięki budowie tego ośrodka Kraśnik będzie miał szansę zostać gospodarzem wielu imprez, nie tylko na skalę województwa, ale także kraju i świata. Piątkowe uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku. Inaugurację nowego roku szkolnego rozpoczęto od interpretacji wiersza Zbigniewa Herberta. Swoje przemówienia wygłosili m.in. starosta kraśnicki Tadeusz Wojtak, wicestarosta dr Jarosław Czerw, posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Wojciech Wilk i Jan Łopata, lubelski kurator oświaty pan Krzysztof Babisz czy Henryka Strojnowska, wicewojewoda lubelski. Ośrodek sportowy, którego projekt wykonał dr Jakubowski z Łodzi, zainwestowano ponad 13 milionów złotych. Jest dzisiaj wyjątkowo dzień uroczysty, bo to jest powiatowa inauguracja roku szkolnego dla szkół prowadzonych przez powiat kraśnicki, jak również oddanie wspaniałego obiektu hali sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół nr 3. No, długo czekaliśmy na ten obiekt, ale dzisiaj oddajemy go uroczyście po to, żeby służył zarówno nie tylko uczniom szkół, jak również i całej społeczności powiatowej. Po wstępnych przemówieniach przybyłych gości odbył się uroczysty akt przecięcia 5 wstęg otwierających Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji. Poświęcenie obiektu dokonał również proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej. Oddanie tego obiektu poszerzy naszą bazę sportową. I tutaj planujemy, że tak, po pierwsze zaspokoi to potrzeby w pełni Zespołu Szkół nr 3, jak również będą też uczestniczyć uczniowie z Zespołu Szkół nr 2. Otwarci jesteśmy też na inne szkoły, szkoły specjalne, jak też i na całą społeczność powiatową. Chcemy, żeby tutaj właśnie tętniło życie sportowe. Na hali pojawiły się poczty sztandarowe z okolicznych szkół. Istotnym elementem imprezy było uroczyste ślubowanie delegacji klas pierwszych wszystkich placówek oświatowych z powiatu kraśnickiego. W programie znalazł się również czas na występy zapaśników oraz klubu karate tradycyjnego w Kraśniku. A jak kształtuje się sytuacja Zespołu Szkół nr 3 pod względem nowo przyjętych uczniów? Uważam, że na taki niż demograficzny szkoła dała sobie jeszcze w tym roku radę. Co będzie na następny, nie wiem. Na przygotowane około 500 miejsc rekrutowano 320 uczniów, których umieszczono w 11 klasach. Jedną z ciekawszych ofert edukacyjnych jest innowacja pedagogiczna w liceum ogólnokształcącym Zespołu Szkół nr 3 pod nazwą Straż Graniczna, czyli tak zwana klasa mundurowa.